nazywam się Tomasz Drozdek. Tu jest taki napis tetno, t.etno. Dlaczego on jest ważny? Dlatego jest ważny dla mnie, że to jest taki mój muzyczny pseudonim. Więc na przykład w internecie szukając jakichś rzeczy związanych z moją działalnością solową, z tymi instrumentami, najłatwiej mi znaleźć właśnie za pomocą tego słowa, t.etno. To, co uda nam się stworzyć, przede wszystkim zależy od Was. Dam takie porównanie, że raczej widzę, że ja nie widzę siebie jako takiego głównego architekta, który przyjdzie i to wszystko zaprojektuje, tylko bardziej ja jestem takim kimś, kto przywiózł te, słuchajcie, te wszystkie rzeczy na budowę. Ja przywiozłem kamienie, cegły, cement, rusztowania. Mam tego bardzo dużo i dlatego przywiozłem, żebyśmy wspólnie spróbowali coś z tego zbudować. Co więcej z mojej strony, oczywiście jeszcze oprócz tego, że mam te rzeczy, to też posiadam dużo informacji na temat tego, jak te belki, te wszystkie kamienie, ten cały cement działa. Także rozumiecie, mam nadzieję, moje porównanie, tak? W warsztatach Zaplątani w dźwięki poznajemy nowe instrumenty z różnych części świata, z Azji, Afryki, Ameryki. Poznajemy ich historię, uczymy się, jak na nich grać. I każdy miał możliwość spróbowania gry na każdym z nich. I każdy wybrał sobie jakiś ulubiony, na którym najlepiej gra, z którym najlepiej się czuje. Uczymy się grać. I komponujemy. Pan dobiera instrumenty i z tego robimy różne, dokładając różne instrumenty, tworzą nam się nowe dźwięki i nowe utwory. Na warsztatach Zaplątani w dźwięki uczymy się grać na nowych instrumentach. Przez to też poznajemy kulturę innych krajów, bardzo dalekich albo też nawet nam bardzo bliskich. Mamy bardzo fajnego prowadzącego, który świetnie prowadzi z nami warsztaty. Świetnie się bawimy i ogólnie atmosfera jest bardzo miła. Na zajęciach uczymy się improwizacji, uczymy się grać na nowych instrumentach, poznajemy nowe instrumenty przede wszystkim. Poznajemy cały świat muzyki na nowo, tak jakby. Poznajemy nawet zapis lutowy, zapis metrum, poznajemy nowe pojęcia. Warsztaty Zaplątani w dźwięki to dobry pomysł na ferie. I uczymy się tutaj przede wszystkim współpracy, poznajemy nowe instrumenty, których jest ponad 150. No i jest dobra zabawa. Pan prezentuje granie wszystkich instrumentów, przez to są to bardzo różnorodne instrumenty z całego świata. I słysząc niektóre, przenosimy się do miejsca, które sobie wyobrażamy. Na zajęciach nauczyłam się próbowania nowych rzeczy, bo tutaj mogliśmy zagrać na różnych nowych rzeczach, których naprawdę nie widzieliśmy nigdy w życiu. Dopiero teraz zauważyliśmy.
I to było ciekawe. Na zajęciach poznajemy grę, poznajemy instrumenty, też uczymy się na nich grać. Na tych zajęciach poznajemy dość nietypowe instrumenty z całego świata i mamy możliwość na nich zagrać i nauczyć się ich nazw. Pan Tomek jest bardzo miły, umie bardzo ciekawie opowiadać i zaciekawić nas właśnie swoimi opowieściami o różnych instrumentach i dowiadujemy się bardzo dużo nowych rzeczy. Potrafi nas zmotywować do gry i choć na przykład niektórzy nie mają dużych umiejętności muzycznych, to otwierają się i próbują czegoś nowego, gry na nowych instrumentach. Ulubionym instrumentem jest handpan. To jest instrument, który powstał w 2000 roku w Szwajcarii i ma bardzo ładny dźwięk. Wygląda trochę jak statek UFO. Gra się na nim tak, że uderzamy palcami lub rękoma nie za mocno i wydaje z siebie bardzo magiczne dźwięki. Czwarta edycja warsztatów zaplątani w dźwięki Filharmonii Gorzowskiej, tym razem pod hasłem Instrumenty Świata. I za tę drugą część nazwy jestem odpowiedzialny ja, ponieważ zajmuję się kolekcjonowaniem nietypowych instrumentów z całego świata. Na te warsztaty przywiozłem ich na pewno grubo ponad setkę, zliczając wszystkie najdrobniejsze grzechoteczki, ale kończąc też na dużych instrumentach typu cytra, guzęk, typu lira korbowa, czy nietypowe strunowe instrumenty takie jak irański setar, macedońska tambura, węgierska citera. Mamy też niektóre instrumenty w większych ilościach, na przykład dla wszystkich uczestników zajęć są okaryny. To jest jeden z instrumentów, na którym możemy grać wszyscy naraz, zresztą specjalnie na okarynę wymyślony wspólnie utwór zaprezentujemy. Jest dużo różnego rodzaju też instrumentów dętych, piszczałki wielkopostne, fujary pasterskie, bardziej egzotyczne flety jak japoński shakuhachi, indyjskie bansuri i tak dalej, i tak dalej. Dużą popularnością cieszą się również drumle. Jest też w planie, na razie mówię o planie, bo jeszcze się to nie wydarzyło, ale myślę, że teraz, kiedy już oglądamy ten film, to już nam się udało stworzyć piszczałki wielkopostne z rurek PCV, które też wykorzystamy podczas występu. Także będziemy mieli też element tworzenia instrumentu inspirowanego instrumentem ludowym z materiałów dostępnych w sklepie gospodarczym. A poza tym cały czas po prostu dobrze się bawimy, muzykujemy, ale momentami też przechodzimy na trochę poważniejsze tematy. Czasem poruszamy jakieś zagadnienia z teorii muzyki albo rozmawiamy o kwestiach społecznych, o tym, jaką muzyka pełni rolę w społeczeństwie, czy wstydzimy się śpiewać, czy nie, i tak dalej.